Dzień dobry, serdecznie witam. Kupiłem urządzenie, które było reklamowane jako urządzenie służące do oszczędzania energii elektrycznej. Kosztuje ono około 25-30 zł, także stwierdziłem, że wydatek nie jest dość duży, warto go kupić, tym bardziej, że potrzebowałem kondensator do innych eksperymentów z mocą bierną, a domyślałem się, że w środku właśnie taki kondensator będzie zainstalowany. Plus, jak widać, dwie diody. Jak widać po rozebraniu urządzenia, faktycznie jest tu kondensator, cztery oporniki, dwie diody. Diody są po to, żeby rozładowywać kondensator. W przypadku tego typu urządzeń naładowany kondensator ponownie włączony do gniazdka mógłby spowodować zwarcie oraz mógłby też porazić nas prądem przez te końcówki. Kupiłem też drugie urządzenie, dławik kompensacyjny o mocy 100 warów. Jest to chyba najmniejsza moc dostępna na rynku. Ja wiedziałem, że właśnie potrzebuję czegoś takiego, ponieważ u mnie prąd bierny jest pojemnościowy i dlatego mogę go tylko przy pomocy dławika kompensacyjnego zbić. I chciałem przede wszystkim sprawdzić, czy te 100 warów będzie wystarczające, jaki będzie pobór prądu, mocy czynne przez to urządzenie. Podłączyłem dławik do sieci energetycznej na fazę pierwszą i dokładnie o godzinie 12 w nocy uruchomiłem go i włączyłem go w systemie takim, że 30 minut pracował, 30 nie pracował i tak aż do godziny 6 rano. Tu mamy dane w tabelce, godzina i widzimy, że moc czynna na fazie tak naprawdę nie ulega mi dużej zmianie, ale jeżeli chodzi o moc pozorną, proszę zobaczyć, jeżeli dławik pracuje, mamy około 130 V, jeżeli się wyłączał, wzrastało nam to do 200-210 i tak cały czas. Jeżeli chodzi o moc reaktywną, czyli o moc bierną, to ona w czasie pracy dławika malała do około 100 warów, jak się wyłącza, wzrastała do 190 paru, czyli dokładnie o 100. Czyli widać, że ta jego praca przebiegała prawidłowo i faktycznie miał te parametry, za które zapłaciłem, czyli 100 warów. Główny sens kupienia takiego urządzenia dla domu to jest zmniejszenie poboru energii elektrycznej. I tutaj na tym wykresie mam pobór prądu w watach na danej fazie. Na żółto jest moment, kiedy dławik jest włączony. Tutaj jest okres, kiedy dławik jest wyłączony. Cyklicznie za 30 minut. Niestety włączenie dławika powoduje wyraźne zwiększenie zużycia energii elektrycznej. Niedużo, bo około 8 W. Wyłączenie, zmniejszenie. I ten cykl widzimy cały czas w ciągu tych 5 godzin do 6 rano. Poprawiają mi się parametry sieci, mam mniejszy prąd bierny, za który nie płacę, ale niestety dławik w moim przypadku potrzebuje 8 W do swojej pracy. W przypadku kondensatora, w przypadku tego super urządzenia, które miało nam powodować oszczędność energii elektrycznej i być może powodowałoby oszczędność energii elektrycznej, gdyby włączenie kondensatora w sieć domową obniżyło prąd bierny indukcyjny, ale jak mówiłem, u mnie w domu i w każdym domu w Polsce nie ma prądu biernego indukcyjnego, tylko jest prąd bierny pojemnościowy. W związku z tym ten kondensator, ten prąd bierny pojemnościowy też zwiększa, pogarsza sytuację. Też o godzinie 12 w nocy został załączony na pierwszej fazie. Tu mamy pobór prądu w watach. Kondensator sam z siebie nie pobiera energii elektrycznej, ale te dwie diody, oporniki powodują, że urządzenie pobiera około 1 W energii elektrycznej, ale tak naprawdę nie widzimy żadnego konkretnego wyniku, czyli tak naprawdę w momencie włączenia się urządzenia jest troszkę większy pobór energii elektrycznej, przy wyłączonym kondensatorze mniejszy. Różnice są 1 W, także kompletnie nie są zauważalne. Oczywiście moc bierna pojemnościowa wzrosła nam o te 50 warów. Czyli na 100% urządzenie w żadnym przypadku nie obniży nam
poboru energii elektrycznej, a nawet minimalnie go powiększy. Jednocześnie popsuje nam parametry sieci energetycznej. Skorzystałem z okazji posiadania tego sprzętu i uruchomiłem taki prosty układ eksperymentalny. Wziąłem źródło prądu, gniazdko elektryczne. Do niego podłączyłem miernik TUJA, który wyświetlał mi bezpośrednio na tablecie parametry pobieranej energii elektrycznej. Następnie równolegle podpiąłem sobie kondensator lub dławik elektryczny i do tego podpiąłem miernik trackera, elektroniczny miernik, który pokazuje mi oprócz poboru prądu w amperach również kosinus i żarówkę. Źródłem prądu było gniazdko 230 V, a za drugim razem źródłem prądu był UPS. W przypadku kosinusa włączenie i wyłączenie dławika i kondensatora nie przyniosło żadnych zmian. Pobór energii elektrycznej przez żarówkę był taki sam za każdym razem. Całość układu oczywiście było większe zużycie energii elektrycznej, ponieważ dławik czy kondensator pobierał swoją energię na swoje działanie, ale też jednocześnie był bardzo duży prąd bierny. Ciekawiej zrobiło się w przypadku zasilenia tego układu z UPS-a. I w tym przypadku układ żarówkowy reagował na pogorszenie się parametrów energii elektrycznej spowodowanym załączeniem kondensatora. Widzimy, że żarówka pobierała mniejszy prąd po włączeniu kondensatora. W przypadku włączenia dławika prąd żarówka zwiększyła pobór prądu elektrycznego, ale całość powodowała dużo większe straty energii, dużo większy przyrost energii niż korzyść wynikająca z mniejszego zużycia prądu przez żarówkę dzięki włączeniu kondensatora, czyli dzięki włączeniu tego super urządzenia służącego do obniżki energii elektrycznej. Serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do usłyszenia.